No, bardzo małomówny. Znaczy, taki skryty w sobie. No, ale tak w porządku. Myśmy już dosyć wcześnie po biegu właściwie Maugera i Brixa, to już było takie pewne, że będziemy mistrzami. Znaczy, pewne nie, bo zawsze się może coś zdarzyć. Ścigałem się z Jurkiem Szakielem na meczach ligowych i na eliminacjach do Mistrzostw Polski. Bo to ja tam w kadrze mało bywałem, tylko więcej przebywał Szakiel. Jurek tutaj załóżmy z panem Andrzejem Wyglądą. Jeżeli chodzi o mnie, to ja później się trochę zaprzyjaźniłem. Parę lat temu odwiedzaliśmy się wzajemnie, ja jeździłem do niego do domu, ale potem się tam nic jakaś przerwała. Ale jako kolega był bardzo mało mówny, no i można powiedzieć, że był koleżeński. Jak zaczynał już ze mną wygrywać, to znaczy, że było widać, że to będzie dobry zawodnik. Też tak się stało. Oczywiście byliśmy na tym trenowali, na tych krosówkach, motocyklach krosowych, na wody razem jeździliśmy i było widać, że to będzie dobry zawodnik. Tak też się stało. W 1993 roku to Mistrzostwo Świata, byłem na tym stadionie w tym czasie akurat. Ale jeżeli chodzi o jego tytuł, bo tu nigdy nie było wymieniane, ale największą zasługę miał pierwszy trener jego, Stormowski, który właściwie był nawet takim jego ojcem. Byliśmy na zawodach, to tak musiał się stosować, coś tam gdzieś przeskrobał, to ja się już go tam przytrzymam i dzięki niemu właśnie też, jak z nim rozmawiam, ja rozmawiałem jeszcze ostatnio, to tak, on to potwierdził. Stał nam bardzo tego Jurka, bo to za wcześnie. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie chwale.